Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o pomocy państwa dla młodych ludzi w nabyciu pierwszego mieszkania. Najpierw był program wyborczy Platformy Obywatelskiej i długie dyskusje w klubie parlamentarnym, co zrobić, ażeby program stał się rzeczywistością. Wreszcie rząd skonstruował program, ustawę, którą przesłał do Sejmu i zabezpieczył 3,5 miliarda złotych po to, ażeby program zafunkcjonował. No właśnie, czy startujący w 2014 roku rządowy program Mieszkanie dla Młodych stanie się rzeczywistością w Koninie? O tym właśnie jest ten filmik. Jak zdobyć wymarzone M w krajobrazie konińskim? Jakie warunki trzeba spełnić, ażeby zdobyć dofinansowanie do kredytu hipotecznego, kredytu udzielanego w konińskich bankach? Otóż jeśli jesteście małżeństwem albo singlami i nie ukończyliście 35 roku życia, to w zależności od ilości posiadanych dzieci możecie dostać dofinansowanie. 10%, kiedy jesteście jeszcze bez dzieci. 15%, jeśli macie jedno lub dwójkę dzieci. A kiedy się pojawi trzecie dziecko, to dostaniecie kolejne 5% do 20%. Całość dofinansowania będzie dotyczyła wielkości mieszkania do 50 metrów kwadratowych. Według tak zwanej wartości odtworzeniowej, w Wielkopolsce ta wartość odtworzeniowa wynosi około 3800 zł za metr kwadratowy. I co bardzo ważne, jeśli nie macie zdolności kredytowej, to waszą zdolność może potwierdzić wasza najbliższa rodzina. Jest ustawa i teraz powstaje pytanie, jak ta ustawa zadziała w Koninie. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, zapraszam wszystkich zainteresowanych programem Mieszkanie dla Młodych do sali ratuszowej Urzędu Miasta 26 listopada o godzinie 16. Na wasze pytania odpowiadać będzie minister odpowiedzialny za ten program, Piotr Styczeń, a także przedstawiciele banków oraz przedstawiciel MTBS-u, który powie, jak konkretnie będzie wyglądał ten program właśnie w Koninie. Przedstawiam państwu prezesa MTBS w Koninie, pana Marka Libertowskiego. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie prezesie, no jak to będzie z tymi mieszkaniami dla młodych w Koninie? Gdzie powstanie pierwszy blok? Tutaj, panie pośle. Tutaj właśnie na tym obiekcie, który właśnie został zburzony, będzie 34 mieszkania. Walczymy jeszcze, żeby podnieść kondygnację i uzyskać 50 mieszkań. Centrum Konina, w tle Fara Konińska, miejsce po byłym PKS-ie. Ile będzie to kosztowało? No, myślimy, że metr kwadratowy dla mieszkańców będzie około 3400 zł. A cena odtworzeniowa ogłoszona przez wojewodę wielkopolskiego dla programu Mieszkania dla Młodych będzie się kształtowała w Wielkopolsce w przyszłym roku na jakiej wysokości? No trudno powiedzieć, ale dzisiaj jest 3810 zł za metr kwadratowy, a nasza cena będzie jednoznaczna po przetargu. Jednoznaczna po przetargu, ale 3800, a właściwie podzielony tam iloraz, co powoduje, że tak naprawdę na dzień dzisiejszy to jest 3500 zł, to będzie to, co za metr kwadratowy zapłaci państwo tym, którzy podejmą się, będą chcieli uczestniczyć w programie. Tak więc jak wyglądać będzie procedura zapisania się na to, ażeby można było przystąpić do programu? Już dzisiaj możemy zapisać się, składając wniosek do miejskiego TBS-u, do sekretariatu, że jest się po prostu takim mieszkaniem zainteresowanym. A rozumiem, że 26 na konferencji specjalnej temu poświęconej będzie pan mógł zaprezentować, jak wygląda konkretnie ten blok, jak wyglądają konkretne mieszkania i powiedzieć o ewentualnych innych blokach, jeśli będzie zainteresowanie Koninia. Oczywiście, że tak. Tak więc do zobaczenia 26 o godzinie 16 w sali ratuszowej w Koninie. Zapraszamy. Mieszkania dla młodych to jedna z propozycji mieszkań w Koninie, bowiem są tu także mieszkania komunalne, socjalne, a także oddawane na zasadach komercyjnych. Rząd przygotowuje obecnie program Mieszkania na wynajem i w tej sprawie podpisuje właśnie interpelację do premiera Donalda Tuska. Ale to jest temat na kolejną rozmowę. Porozmawiajmy o Koninie.